W dniu dzisiejszym, 24 lutego, tutaj w Grzęsce, na terenie gminy Przeworsk, rozpoczynamy obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. To dzisiaj my, mieszkańcy gminy, składamy hołd wszystkim żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Żołnierze tej formacji stanowili największą armię podziemną II wojny światowej. W skład wchodzili żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, także batalionów chłopskich. Z miejscowości tej, z Grzęski, pochodzi dwóch braci, Antoni Olejarka, również Stanisław Olejarka. To oni byli mieszkańcami tej miejscowości, to oni walczyli o wolność i niepodległość naszego kraju. Tak się złożyło, że Antoni Olejarka został kapelanem, został księdzem. Stanisław Olejarka w roli kapitana walczył w szeregach Armii Krajowej, ale również przeszedł szlak bojowy z armią, gdzie zakończył swój marsz nad Łabą. My, jako mieszkańcy gminy Przeworsk, składamy hołd wszystkim żołnierzom Armii Podziemnej, Armii Krajowej, a przede wszystkim żołnierzom niezłomnym, tym żołnierzom wyklętym, którzy z bronią w ręku, ale przede wszystkim sercem, których wolność ojczyzny mieli w nim wyryte, walczyli. Dzięki temu my dzisiaj, Polacy, możemy ich czcić i przywoływać ich pamięć. Cześć i chwała bohaterom.